Dla nas, Polaków, zdecydowanie najważniejszym elementem tegorocznej edycji tego prestiżowego festiwalu były obchody 20. rocznicy śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Patrzysz? Tak. Przesunęłam ci łóżko. Widzisz? Tak. No to baw się dobrze. Przypomnieliśmy właściwie dwa filmy Krzysztofa Kieślowskiego, czyli krótki film o miłości, krótki film o zabijaniu, które tutaj też w Cannes miały swoją premierę i były nagradzane. Więc ktoś, kto chciał dojrzeć to polskie kino od strony historycznej, to na pewno mógł. Było to bardzo ciekawe, dobrze przyjęte. Proszę pana. Ja nie chcę. To jest osoba, która się zapisała w historii tego festiwalu. Odbierał tutaj nagrody, między innymi za krótki film o zabijaniu, nagrodę jury i Fipresci w 1988 roku. Nagrodzony był też tutaj film Podwójne życie Weroniki. Kieślowski podobno nie cierpiał Cannes, ale festiwal go lubił i chyba to się zapamiętuje. Dlaczego dwie? Przy częstym graniu szybko się zużywają. Ja myślę, że to jest dla nas ogromnie ważne, że jest Polak, który jest wpisany w historię kina światowego, nie europejskiego, tylko światowego. Krzysztof zawsze powtarzał, 5% talentu, 95% pracy. To ja to odbieram bardzo osobiście, po prostu film nie jest sztuką natchnienia, które spływa na kogoś. Film jest po prostu bardzo bolesnym procesem wyciągania z siebie swoich doświadczeń najbardziej bolesnych i przetwarzaniem na kino. Do tego trzeba ciężkiej pracy, do tego trzeba naprawdę niezwykłej determinacji. Krzysztof taki był. Wtedy, jeżeli się skupia człowiek na filmach i się z nimi boryka, bo to jest borykanie się ze sobą tak naprawdę, próbą przekraczania siebie, wchodzenie po czerwonych schodach jest już tylko dodatkiem. Ja nie miałem nigdy wątpliwości, że on wtedy już był tak dojrzałym twórcą, że rzeczywiście to mu było niepotrzebne. To właściwie go męczyło. Ja myślę, że w jakiś sposób ta odpowiedzialność nakładana na niego w pewnym sensie go przeciążyła i dlatego właśnie w 1994 roku na konferencji prasowej powiedział, że nie będzie robił więcej filmów. Powiedzmy, że to jest tak. Jest jakiś pociąg, który się nazywa kultura. W tym pociągu jest wagon, który się nazywa film. Ten pociąg to jest kiepski pociąg, on strasznie słabo jedzie, jedzie do przodu, do tyłu, nie bardzo wie, na których rozjazdach skręci, często stoi przed czerwonym światłem. Ja myślę, że ten pociąg jest strasznie spóźniony w tej chwili w stosunku do innego pociągu, który się nazywa cywilizacja. Kultura jest straszliwie opóźniona, potwornie. Natomiast w tym wagonie, który jest zatłoczony z tym napisem film, który jest zatłoczony, niewygodny i nie ma miejsc w nim właściwie, w tym wagonie melduje pani i państwu, że się zwalnia miejsce. Ja po prostu już wysiadłem. Myślę, że jego w ogóle brakuje i takiej wrażliwości, która jednak była bardzo wyjątkowa i inna, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić jego, jak się odnajduje w tym wszystkim, czym się też stały tego typu wydarzenia. Wszyscy twórcy to zauważają, jak niesamowicie się ten festiwal rozrósł i też skomercjalizował i że to jest pewnego rodzaju targowisko próżności, które myślę jest ideą po prostu najdalszą od tego, czego Kieślowski mógłby chcieć i co mógłby znieść. Mamy prawo stawiać sobie za wzór Kieślowskiego jako człowieka, który nie tylko osiągnął ten szczyt, ale jako człowieka, który osiągnął ten szczyt bardzo ważnymi filmami, które nas też zmieniają.